żeby wspólnie modlić się i wspominać ofiary, polskie ofiary, którzy zginęli z rąk Ukraińców. Dzisiaj wspominamy naszych braci Polaków, którzy, bo trzeba powiedzieć to haniebnie, zostali wymordowani w Kuczni Bieniackiej 75 lat temu. Tydzień temu, właściwie trochę więcej jak tydzień, bo ubiegłą sobotę, w Pawłokomie, koło Dynowa, ja z moimi kapłanami również modliłem się nad grobami zamordowanych Ukraińców, którzy zginęli z rąk swoich braci Polaków. Także ta ziemia Przemyska jest usiana różnymi mogiłami. Ale Bogu dzięki, że zaczynamy się modlić wspólnie, to jest najważniejsze. Że wspólnie szukamy tego, co nas łączy. I wspólnie oddajemy cześć ofiarom. Chciałbym w tej chwili nawiązać do słów, które wygłosił kilka dni temu w katedrze polowej miejscowy proboszcz ornatu polowego właśnie na liturgii w pamięć Polaków wymordowanych w Hucie Pieniackiej 75 lat temu. Ksiądz proboszcz powiedział między innymi takie słowa, zacytuję. Jezus zachęca nas, byśmy przemieniali siebie, patrząc na Niego. On przybity do krzyża miał tę władzę, co wówczas, gdy rozmnażał chleb, wskrzeszał zmarłych, czy chodził po jeziorze. Mógł on unicestwić oprawców, a mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I podkreślił: nie wojna naprawia świat, ale miłość i przebaczenie. Przez przebaczenie naprawiamy przede wszystkim siebie, swoje serce i swój los, bo człowiek podnosi siebie na wyżyny nieba. Czasami wydaje się nam, że wojna jest rozwiązaniem problemów człowieka. Tymczasem ona tylko mnoży problemy, ponieważ ściąga jakość naszego życia coraz bardziej w dół. Widzimy teraz, co robi nowa wojna na Ukrainie, na wschodzie, w Donbasie. O tym się już prawie że nie mówi, ale ona nadal trwa i niewinni ludzie codziennie giną. Każda wojna to destrukcja, a każdy dar miłości, który wydobywamy ze swego serca, to budowanie, to prawdziwy fundament, na którym możemy wznosić przyszłość. Koniec jego wypowiedzi. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj modlimy się razem za polskie ofiary czasów II wojny światowej, czasów wrogości pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Modlimy się o życie wieczne dla każdego, kto niewinnie zginął z rąk swego brata. Tak jak ksiądz Tadeusz wspominał o swoim ojcu, ja również mam swoje osobiste historie, które mi opowiadał mój ojciec. Także każdy nosi swoją historię w swoim sercu. Też był chłopcem, miał 14 lat, no i przeżył to, co przeżył. Co przeżył każdy w tym czasie. Kiedy wspominał, zawsze płakał. Tak dzisiaj płaczą ci, którzy wspominają swoje ofiary Huty Pieniackiej, Korościenka czy innych miejscowości. A my mamy tutaj Pawłokomę. Mamy Piskorowice, Zawadkę Morochowską i wiele innych miejscowości. Ale nie to jest w tej chwili ważne. Dzisiaj my wszyscy, to pokolenie po świętym Janie Pawle II, powinniśmy pamiętać właśnie na jego słowa. Zresztą ksiądz Tadeusz też go wspominał w swoim słowie. On uczył nas i prosił, ażeby zasypywać rowy nienawiści i budować lepsze jutro dla nas wszystkich, Polaków i Ukraińców. Święty Jan Paweł II, odnosząc się do krwawych wydarzeń na wojnie, pisał: skoro Pan Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, by wierzący umieli przebaczyć sobie nawzajem doznane krzywdy,
i prosić o przebaczenie własnych uchybień. I oto dzisiaj prosimy Pana naszego, aby nam wybaczył, wyprostował nasze drogi, zrobił to, czego nie potrafili zrobić nasi przodkowie. Dzisiaj w Kościele grecko-katolickim rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, bo jest różnica w kalendarzu. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Przebaczenia. Na liturgii czytaliśmy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Chrystus między innymi mówi do nas, jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli wy nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. A po liturgii w każdej cerkwi dzisiaj miał miejsce obrzęd, tak zwany liturgiczny obrzęd przebaczenia, w czasie którego kapłan zwracał się do wiernych i prosił ich o wybaczenie. Robił to na kolanach, mówiąc słowa: bracia i siostry, przebaczcie mi grzesznemu, czymkolwiek zgrzeszyłem wobec was, słowem, czynem, myślą i zaniedbaniem. Dzisiaj możemy powtórzyć te słowa i powiedzieć do tych, którzy stracili swoich bliskich, i was prosimy o przebaczenie. A wierni odpowiadają: niech Pan Bóg przebaczy ci i zmiłuje się nad tobą, Ojcze, i my wam wybaczamy. Niech pamięć o ofiarach zbrodni w Hucie Pieniackiej, Pawłokomie i tylu innych miejscach na naszej udręczonej ziemi trwa w naszych sercach, które jednak przemienione cierpieniem i miłością Chrystusa będą stawały się same zdolne do przebaczenia i miłości. Miłości, która odmieni świat i odmieni oblicze naszej przemyskiej ziemi.